and AMC Columbia. Kłania się Lech Bajan z Waszyngtonu. Właśnie dzisiaj rynka giełdowa w Nowym Jorku na Wall Street spadła ponad 9% automatycznie. Została zamknięta na 15 minut, a potem spadek nadal trwa. Czyli mimo, że bank federalny, prywatny Ameryki wpompował 200 miliardów dolarów, prawie bilion w kupno amerykańskich obligacji, obligacji, których nikt nie chciał kupić, to rynki nadal spadają. What we are seeing is companies are updating their telework plans to accommodate this, you know, unknown amount of time that people will be working from home, and also to help employees that have never worked from home do so successfully. Kaylin Trikon with Rock Solutions tells Mornings on the Mall employees should try and work normal shifts from home if they can, but employers won't. Rosja ma się dobrze, Polska ma się dobrze, ale też byłem przed chwilą dzisiaj rano w sklepie, w hipermarkecie, nie ma żadnych kolejek, wszystko jest, wszystko jest. I owoce, i warzywa, i środki czystości, i spaghetti, czyli makarony, te inne chleby, nie ma nic, nie ma woda i tak dalej, nie ma niczego. O tyle ja się cieszę, jest mniejszy ruch na drogach troszkę. He and Senator Scott Surovell fear a recession is coming, but we really are in an excellent position to deal with it. He says Virginia has more than $2 billion in its rainy day fund. Heather Curtis on WMAL and WMAL.com. Checking your money again. The Dow now down 2,440 points. The Nasdaq down 759. Up next, traffic and weather on 105.9 FM, WMAL. It's now a distinct honor and privilege to welcome to the Larry O'Connor Show, President Donald Trump. Thank you for joining us, sir. Well, thank you very much.